dał wybór skierowania do Sieradza, miał dobre później następstwa, bo za dobre wyniki w nauce, za dobre strzelanie otrzymywało się w ramach 50 km przepustkę na 24-48 godzin do domu, a to było dużo dla żołnierza. Tak dotrwałem do trzeciego roku, gdzie informacje o każdym będącym słuchaczem były zbierane, no i ja bardzo dyskretnie jakoś wylądowałem w 49 roku w cywilu, bez następstw, za przeszłość. Natomiast po powrocie do cywila już nie kierowałem się do Legnicy, tylko wylądowałem w pracy w dawnej fabryce Wagon, a później ZNTK. I tak stopniowo od pracy kreślarza doszedłem w końcu moich pracy zawodowej do stanowiska kierownika działu produkcji. Przepracowałem niedużo, 44 lata zawodowo, ale chcę powiedzieć, że w międzyczasie uzyskałem jakoś zaufanie będącego dyrektora Janickiego, który powierzył mi zorganizowanie pracy turystycznej. Oddałem się, bo to jednak była w tamtym okresie możliwość poznania Polski, zwiedzenia, pokazania ludziom, co się dzieje. I z tego powodu jestem zadowolony, pracowałem w PTTK. Zorganizowałem dwa kursy pilotów wycieczek krajowych z pełnymi uprawnieniami. Dalej jeździłem jako pilot po terenie NRD, Czechosłowacji, bo takie uprawnienia miałem. Także nie narzekam na tą pracę zawodową, chociaż w tamtym czasie dopiero po latach 80., gdzie ta odwilż troszkę taka nastąpiła, nie było trzeba już się ukrywać z przynależnością do AK. Założoną miałem przedtem rodzinę. W tym gronie rodzinnym już trwamy 64 lata, jest to wiek. No, chciałoby się przynajmniej do 75, daj Boże, będzie może. No i dotrwałem do tego dnia, że przypadkowo na jednym z obiadów stanowych 3 maja siedziałem obok dyrektora waszej szkoły, z którym tak jakoś nawiązaliśmy nić, która przywiązała mnie do tych murów szkoły gimnazjum nr 4. No i jakoś z mojej strony bardzo mile odbieram wszystkie oznaki sympatii ze strony szkoły. Nie wiem, jak szkoła przyjmuje to z mojej strony, ale mam nadzieję, że będzie nadal dobrze, a uprzedzając fakty, mam nadzieję, że szkoła postawi wszystko, jeżeli dojdzie do skutku w pierwszych miesiącach tego roku,
prezencja wydanej książki na waszym terenie, finansowanej przez Starostwo Powiatu Ostrowskiego ze wszystkimi gminami, książki albumu pod tytułem 60. Pułk Piechoty, poświęconej właśnie garnizonowi stojącemu tutaj na terenie Ostrowa. Album książka, nie gruba, około 500 stron, zawierająca 400 do 450 fotografii, unikalnych nieraz. Będzie, bo taka jest wola starostwa i bardzo słuszna, przeznaczona do bibliotek szkolnych wszelkiego rodzaju, do bibliotek publicznych za darmo. Mam nadzieję, że wówczas jeszcze przed tym dużym znakiem zapytania, co będzie dalej z gimnazjami, ta więź się pogłębi i miejmy nadzieję, że wszelkie kroki idące w likwidacji zostaną zaniechane, gimnazjum wrócą na swoje, tak upragnione chyba i już ukształtowane dobrze kierunki i będą nadal funkcjonowały dla dobra młodzieży. Thank you.